Dzień dobry! Nagrywanie odcinków dla Was samodzielne jest pełne przygód i niespodzianek i nieprzewidzianych zdarzeń, dlatego że zaplanowałam sobie dzisiaj, że zrobię dla Was piękne nagranie z Toskanią w tle, ale okazało się, że po pierwsze, słońce bardzo to utrudnia, bo ciągle nam wychodzi i zachodzi i to nie będzie wyglądało dla Was ładnie. Po drugie, w pobliżu remontowany jest przepiękny dom i akurat dzisiaj przyjechała betoniarka i pompa do betonu i wlewają tam jakieś tony tego betonu do tego domu i to słychać. A po trzecie, wieje wiatr i stąd piękna brosza w postaci mikrofonu z kotem na mojej piersi, żebyście słyszeli też mnie, a nie tylko toskańskie wiatry. To chyba zapraszam na odcinek i tu damy czołówkę. Po tym przydługim wstępie dodam jeszcze tylko, że muszę Wam powiedzieć, że się odnajduję bardzo śmiesznie w realizacji filmów samodzielnej. To miła odmiana. Uspokajam wszystkich, nie zabraknie cudownych wizualnych dzieł moich operatorów, przede wszystkim Marcina. Za kilka dni ruszam do Polski na nagrania przedświąteczne, więc będą polskie sklepy, będą prezenty z marketów jak co roku i będzie mnóstwo świątecznych inspiracji. No ale na razie jestem tu sama i sama nagrywam i o to, co z tego wychodzi. Jakoś to wszystko powoli ogarniemy. Słuchajcie, więc tak, robię dla Was piękny obrazek toskańskich wzgórz za moimi plecami na początek, a to dlatego, że chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć tak na spokojnie o tym, co się w moim życiu zmieniło, a co zostało bez zmian. Zmieniło się w zasadzie wszystko, więc raczej opowiem o tym, co zostało bez zmian i jakie nawyki rodzinne i nie tylko ciągle tutaj mamy, bo to jest dosyć ciekawe. Są rzeczy, które lubimy robić w określony sposób i to jest taki sposób, który pojedzie z nami nawet jeżeli jesteśmy w innym miejscu świata. To co? Piękna panorama na toskański widoczek, a ja za chwilę znajdę sobie miejsce bez pompy do betonu i będę Wam dalej opowiadać. No dobrze, gotowa, żeby Wam opowiadać. Znalazłam sobie spokojne miejsce wśród skałek i mogę mówić. W międzyczasie obeszłam pół miasta, spotkałam jakichś miłych Państwa, z którymi sobie pogadałam. No i takie właśnie włoskie życie, tak to wygląda. Słuchajcie, w naszym życiu po wyjeździe tutaj zmieniło się absolutnie wszystko. Zmienił się nasz tryb życia, zmienił się nasz styl życia, zmieniła się nasza dieta. Jemy teraz zupełnie inaczej. Co więcej, muszę Wam powiedzieć, że ponieważ Włochy wymuszają na nas pewien rytm posiłków, to ja tutaj w ciągu 7 tygodni schudłam 5 kilo. Tylko i wyłącznie dlatego, że jem z uporem maniaka regularnie o tych samych godzinach. Nie sądzę, żeby miało z tym chudnięciem cokolwiek wspólnego to, że zmieniłam dietę, dlatego że nigdy w życiu nie jadałam na śniadanie rogalika z kremem czekoladowym i pistacjowym, a teraz jem codziennie, więc raczej nie jest to dieta zdrowsza w sensie takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale no rzeczywiście ta regularność posiłków, którą życie we Włoszech w pewien sposób wymusza, bo tu się po prostu restauracje otwierają, zamykają o określonych porach, sklepy zamykają, otwierają o określonych porach, no to rzeczywiście ma to swoje zbawienne skutki, ale nie zmieniło się jedno, a mianowicie to, w jaki sposób jemy weekendowe śniadania, bo rzeczywiście te w tygodniu to jest jogurcik, bułeczka, rogalik z dżemem albo z miodem, albo z czymś na słodko. Natomiast weekendowe śniadania to nadal są mistrzowskie popisy mojego męża. Jemy sadzone jajka albo jemy jajka na miękko, które uwielbiam i które uważam, że mój mąż robi najlepiej na świecie. Celebrujemy te śniadania. To nie jest tak jak na co dzień, że to się rzeczywiście na stojąco prawie w barze przegryza rogalika, popija kawką, pogada, poleci. Nie. Siadamy do stołu, jemy razem, nie spieszymy się, jemy późno, żeby wszyscy się dobudzili, żeby wszyscy zdążyli pomóc w przygotowaniach. I to jest taki nasz weekendowy rytuał, który od kiedy jesteśmy tutaj się nie zmienił. Te spokojne śniadania, pomidorki, chlebek, jajka, kawusia. To jest nasz cotygodniowy rytuał i tego się staramy trzymać. Nie zawsze się udaje w oba dni weekendu, zazwyczaj w niedzielę na spokojnie, ale to jest bardzo przyjemne. Mamy ten przywilej, że mimo że jesteśmy już tak naprawdę na granicy dzisiaj, ja to dla Was nagrywam, na granicy października i listopada, no to sami widzicie, pogoda jest taka jeszcze, że można te śniadania celebrować w sweterku, ale na dworze, jeśli tylko nie pada i to jest absolutnie fenomenalne. Moje śniadania są nadal weekendowym świętem i bardzo to cenię, bardzo lubię tę tradycję, którą przynieśliśmy tutaj ze sobą, chociaż jest bardzo różna od tego, co, że tak powiem, oficjalnie we Włoszech obowiązuje.
Z całą pewnością nietypową rzeczą dla Włoch jest picie herbat i herbatek. Domyślacie się pewnie, że to jest jednak kraj zdominowany przez kawę. Kawa jest tutaj pyszna i kawa jest tutaj wszechobecna. Ja się zawsze śmieję, kiedy w poniedziałek w naszym miasteczku bar jest zamknięty, że widzi się takie po prostu snujące się istoty, które nie mogą się tej dobrej barowej kawy napić. I wszyscy są tacy trochę wybici z rytmu w te poniedziałki, kiedy bar jest zamknięty, nie ma tego punktu spotkań, nie ma tego miejsca, w którym można się tej dobrej kawy napić. Wiadomo, można ją zrobić w domu, no ale to jednak nie to samo, co we włoskim barze. Herbata jest tu sprawą egzotyczną, a herbatka już w ogóle. Rzeczywiście krążą takie anegdoty, że jeżeli we Włoszech zamawiasz herbatę albo herbatkę, to się zapytają, czy się źle czujesz, czy jesteś przeziębiony, bo to jest takie remedium raczej na choroby. I rzeczywiście to mi się przytrafiło. Wróciłam podziębiona któregoś dnia z wycieczki do Rzymu. Poszłam do naszego baru, poprosiłam o zaparzenie mi herbaty i natychmiast padło pytanie, o, podziębiłaś się, tak, na tej wycieczce. Tak się to kojarzy. Wyobraźcie sobie, że Włosi piją średnio 3 filiżanki herbaty miesięcznie. Dla porównania Brytyjczycy piją 4 dziennie, więc jesteśmy w kraju, w którym rzeczywiście herbata czy herbatka to jest sprawa raczej egzotyczna. Ja dlatego swoje herbaciane zapasy przywożę z Polski albo mam je regularnie dosyłane w jakichś paczkach, które czasem do mnie przychodzą, dlatego że ja swoje herbatki po prostu uwielbiam. Lubię te owocowe smaki, lubię to, że sobie mogę taką herbatkę wieczorem zaparzyć i wypić i to jest bardzo przyjemna sprawa i to jest jedna z tych rzeczy, które właśnie po moim przyjeździe tutaj pozostały niezmienione. Herbatki owocowe to jest taki fajny sposób na to, żeby przywołać smaki lata, te owocowe i kwiatowe, ale o tym zaraz opowiem, smaki lata. To, że herbatki, które ja wybieram, to jest Herbapol, to wiecie doskonale jeszcze od odcinka, w którym pokazywałam Wam sposoby na przyjmowanie niespodziewanych gości i na to, co można im podać szybko do jedzenia i co fajnego można im zaparzyć do picia. One mają tę ogromną zaletę, że to są rzeczywiście herbatki, które powstają na bazie owoców. Tam widać w tych torebkach, które zaznaczam są zgrzewane, nie są klejone, po prostu widać duże kawałki owoców. Te kawałki owoców, z których potem nabiera mocy ten napar, który dla siebie przygotowujemy. To, co teraz jest u mnie na topie, to seria Kwiaty Polskie. Jedna saszetka wystarcza na przygotowanie takiej dużej filiżanki, 250 ml takiego mocnego, aromatycznego naparu, który, co ważne, nie zawiera teiny. A to jest na przykład istotne, jeżeli chcecie taką herbatką popołudniową poczęstować swoje dzieci, żeby one potem nie świrowały do późnej nocy. Zresztą ulubiony napar Roberta z tej serii to jest brzoskwinia z rumiankiem. Brzoskwinia, która dodaje takiej słodyczy i owocowości i rumianek, kojący, uspokajający i idealny na wieczór. Ta seria Kwiaty Polskie to jest takie innowacyjne połączenie owoców uzupełnionych smakiem kwiatów. I to jest w ogóle niesamowite, że te herbatki tak naprawdę nie wymagają żadnych dodatków, bo ta kompozycja smakowa jest już gotowa. Mamy malinę, którą połączono z kwiatem dzikiej róży. Mamy brzoskwinię w połączeniu z rumiankiem i mamy borówkę w połączeniu z chabrem. Jeśli nie wiecie, jak smakują kwiaty chabru, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby wypróbować właśnie tę ostatnią mieszankę, bo smakuje fenomenalnie. Ja się bardzo cieszę, że mogę Wam przybliżyć tak naprawdę, pewnie doskonale Wam zresztą znane herbatki Herbapolu, dlatego że to jest taka marka, która jest na polskim rynku od 1949 roku i to jest naprawdę najlepsza tradycja polskiego zielarstwa. I bardzo, bardzo gorąco Wam polecam, jeśli macie chwilę w ten jesienny wieczór, żebyście obejrzeli film, który pojawia się na ekranie i nigdy nie wiem z której strony, ale z jednej z nich, a mianowicie film, w którym możecie zobaczyć ludzi, którzy dla Herbapolu i trochę dla Was zbierają zioła w Polsce. To jest absolutnie niesamowite, bo okazuje się, że znaczenie ma nie tylko pora roku, w której zbieramy zioła, nie tylko konkretny dzień, ale w przypadku niektórych ziół ma nawet znaczenie pora dnia, o której zbieramy te zioła. To jest absolutnie niezwykłe. Ludzie, którzy zbierają zioła, mają potężną, tak naprawdę sięgającą pokoleń wiedzę na ten temat. Ten film, który Wam polecam, jest pasjonujący. Zobaczcie go koniecznie, bo to jest po prostu
potężna wiedza zaklęta potem w torebce, z której powstaje aromatyczny napar. I to jest świetne. I to jest kawałek mojej tradycji, która przyjechała ze mną tutaj. To, co się też u nas kompletnie nie zmieniło, to są poranki z Rysiem. Rysio jest w szkole, która jest mniej więcej 20 minut od naszego domu i co rano z okolicy jest autobus szkolny, który zbiera i dowozi dzieci w to miejsce. Natomiast powiem Wam zupełnie szczerze, że my nawet lubimy się z tym Rysiem przejechać. Każdy rodzic nastolatka wie, że 15 minut wyłącznej atencji dziecka jest na wagę złota. To jest to 15 minut, kiedy są z nami zamknięte te dzieci w jednym samochodzie i nie bardzo mogą uciec i wtedy możemy zrobić im wszystkie rodzicielskie wykłady, które uważamy, że są dla nas istotne, albo poruszyć wszystkie tematy, które uważamy, że są ważne. I to jest taki wspólny czas. My rzeczywiście przez 9 lat dowoziliśmy Rysia do szkoły, która była dosyć daleko, 15 kilometrów, no niby niedaleko, ale położona w taki sposób, że nie było tam jak dojechać komunikacją miejską. Więc nawet jeśli Rysio był w wieku, w którym mógł jeździć sam, no to robił to bardzo rzadko, bo tak naprawdę musiał przejeżdżać trasę, która normalnie powinna zajmować do 20 minut, zajmowała mu ponad 1,5 godziny, bo musiał robić przesiadki, jechać naprawdę naokoło, więc rzeczywiście woziliśmy go dosyć dużo i stało się to jakąś taką formą czasu spędzanego razem, bez, nie wiem, jakichś rozproszeń, bez po prostu takiego czasu, kiedy mogliśmy sobie trochę o różnych tematach pogadać. I tak też jest do dzisiaj. Rysiek zazwyczaj wraca sam, natomiast dosyć często rano, żeby też nie musiał bardzo wcześnie się zrywać na ten autobus, któraś z nas go podwozi. I to jest piękny czas. Piękny czas, kiedy możemy sobie popodziwiać widoki. Tutaj w tej okolicy codziennie te krajobrazy wyglądają zupełnie inaczej. To jest absolutnie niezwykłe, bo kiedy jest wilgotno, często te mgłochmury schodzą na dół, my jesteśmy nad nimi, więc to wygląda jak takie białe morze na dole. Często światło płata różne figle, prześwieca, rozproszone przez taką mgłę w jakiś niezwykły sposób. I ja też mam taką fajną okazję, żeby zwrócić jego uwagę na różne fajne rzeczy. Ale też możemy sobie pogadać o tym, wiecie, o różnych życiowych tematach, o różnych rzeczach, które się dzieją na świecie i jak się do nich odnosimy. Tych tematów niestety ostatnio nie brakuje, takich, o których ta rozmowa jest ważna. Więc to jest takie nasze 15 minut wspólnego rytuału, kiedy tylko to jest możliwe, albo ja, albo Sławek jedziemy z Rysiem do szkoły, żeby sobie chwilę pogadać. No chyba, że miał dzień wcześniej trening brazylijskiego jiu-jitsu, to wtedy rano jeszcze dosypię. Ale to jest fajny czas i to jest jedna z tych tradycji, które też zabraliśmy ze sobą. Zdecydowanie bardzo silną naszą rodzinną tradycją jest wieczorne ogarnianie domu. Wiecie to z mojego niedawnego odcinka, że takie uporządkowanie wieczorne, zwłaszcza kuchni, takiego newralgicznego miejsca w domu jest super istotne, żeby dobrze zacząć dzień. Znam ludzi, którzy od tego zaczynają dzień, ale ja tego nie kumam. No właśnie, bo wydaje mi się, że wiecie, ciężej jest domyć talerze, kiedy są zaschnięte, ciężej jest ogarnąć coś rano, kiedy mamy trochę jednak zwykle nie do czas. Dla mnie zawsze ten koniec dnia, to wyjście ostatnie z kuchni jest super istotne. Wstawiona zmywarka, umyte te naczynia, które myjemy ręcznie, czyli tak naprawdę garnki i ostre noże, przetarte elegancko blaty, jakieś takie odłożone wszystko, co się da na miejsce. To jest dla mnie absolutnie kluczowa rzecz, żeby wieczorem móc spokojnie usiąść na kanapie i cieszyć się wieczorem i tym wolnym czasem. Nie wyobrażam sobie, żeby ta kuchnia została w jakimś takim nieładzie na noc i jakieś takie wieczorne też obejście, staramy się to robić z Robertem, no ale domyślacie się, że z trzylatkiem różnie to bywa. Złożenie zabawek, odłożenie ich na miejsce. Jednak takie poczucie, że jak wstaniemy rano, to wszystko w tym domu będzie w porządku. Wiecie też, że ja mam, pewnie wiecie, taki zwyczaj, że jednak te ostatnie 5 minut przed wyjściem z domu staram się oporządzić. Od kiedy Robert chodzi do przedszkola, a chodzi na dość wcześnie, to ten poranny porządek raczej niestety robię, kiedy go już odprowadzę. To wynika z tego, że panie w przedszkolu poprosiły, żeby Robert przychodził wcześniej niż inne dzieci, żeby miały dla niego na początku, kiedy on potrzebuje chwilki wdrożenia, trochę więcej czasu, więc on chodzi do przedszkola tam powiedzmy na 8:30, tam większość dzieci przyjeżdża około 9:00, 9:15. Więc zazwyczaj jest tak, że ja jednak wychodzę z nim z zabałaganionego domu i ścielenie łóżka, porządki w kuchni odbywają się, kiedy już wracam po odprowadzeniu go, albo kiedy Sławek idzie go odprowadzić, no to wtedy ja ogarniam po ich wyjściu. Ale ten wieczorny rytuał sprzątania przywieźliśmy ze sobą z Polski i to jest takie nasze rzeczywiście żelazne postanowienie. I to się w sumie samo dzieje już na tym etapie przyzwyczajenia.
To, co nadal robimy, mimo że Robert jest już w przedszkolu, to drzemki na świeżym powietrzu. Robcio od swojego urodzenia, od pierwszych dni, tak naprawdę myślę, że 90% drzemek, jakie przespał, nawet jako maleńkie niemowlę i nawet w środku zimy, to były drzemki na świeżym powietrzu. Kiedyś spał dwa razy dziennie, no to były to dwa razy dziennie to wyjście, teraz już od dawna śpi tylko jeden raz. I my zawsze z nim wychodzimy, nawet kiedy pada deszcz, nawet kiedy jest mróz, no wiadomo, taki do minus 5, nawet kiedy pogoda nie sprzyja, to te spacery podczas drzemki mają dla nas dwojakie znaczenie. Pierwsze jest takie, że Robert jest jednak, niezależnie od pogody, przez tę godzinę, półtorej, kiedyś dużo więcej, na świeżym powietrzu. W bierny sposób, to prawda, ale oddycha jednak świeżym powietrzem, które jest raz wilgotne, raz ciepłe, raz zimne, raz gorące, przeróżne. I mam wrażenie, że to dobrze wpływa na jego odporność. Mam takie poczucie, że to sprawia, że on jest na swój sposób zahartowany i przyzwyczajony i nie ma takiego radykalnego uciekania od pogody, która jest poza strefą naszego komfortu. On jest oczywiście zawsze odpowiednio ubrany, zawsze odpowiednio zabezpieczony. Zimą ma cieplutki śpiworek, kiedy trzeba ma pokrycie na wózek, które chroni go przed deszczem, jest oczywiście osłonięty od słońca absolutnie i nigdy latem nie maszerujemy z nim po jakichś upalnych, odsłoniętych miejscach, ale staramy się jakąś optymalną temperaturę mu tam zapewnić, natomiast jednak zawsze pooddycha tym powietrzem świeżutkim przez jakiś dłuższy czas. To zazwyczaj ten spacer przeradza się potem, w spacer, który ma służyć drzemce, przeradza się potem w jakąś fajną zabawę, no bo w zależności od tego, w którym momencie spaceru on się obudzi, to możemy potem przerobić tą drzemkę na jakiś spacer, zabawę, plac zabaw, chodzenie tutaj gdzieś w okolicach po skałkach i różnych innych rzeczach, więc to się zazwyczaj przedłuża w takie 2-2,5 godzinki na świeżym powietrzu, co jest fantastyczne, niezależnie oczywiście od wszystkich innych momentów na świeżym powietrzu, które w ciągu dnia są, ale ten długi, porządny spacer ma dla niego moim zdaniem takie zdrowotne i wzmacniające znaczenie, a dla nas jest to po prostu siłownia. Co tu dużo mówić, mieszkamy na terenie, który jest, mówiąc subtelnie, pagórkowaty. W związku z tym najpierw z wózkiem schodzimy stromo w dół, a potem z wózkiem trochę łagodniej podchodzimy w górę. Łagodnie nie zmienia faktu, że Robert waży 16 kg, wózek jeszcze parę i trzeba go wepchnąć nawet pod niezbyt strome zbocze. To też oznacza pewną siłownię dla rodziców i to jest fajne. Dla nas to jest taka okazja, żeby trochę też niezależnie od pogody trochę się poruszać, ruszyć te kości, zrobić leciutkie cardio, a przy okazji pooglądać piękne widoki, pomyśleć sobie o czymś. Wyobraźcie sobie, że my w czasie tych spacerów ani niczego nie słuchamy, ani niczego nie oglądamy, ani nie mamy telefonu w ręku. Tak było też w domu, niezależnie od tego, czy to tu, czy tam. To był taki czas, żeby sobie puścić głowę, pomyśleć i sekundkę odsapnąć. I to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Pożyteczne z przyjemnym. Nigdy nie nauczyliśmy tylko Luny chodzić przy wózku ładnie, grzecznie, elegancko i nie broić, ale wszystko przed nami. Chociaż pewnie Robert wyrośnie z drzemek szybciej niż Luna nauczy się chodzić ładnie przy wózku. No dobrze, słuchajcie, za moimi plecami jeszcze lato, na moich plecach powiedziałabym, że całkiem mocne, bo świeci mi tutaj słoneczko i jest mi po prostu ciepło. Nie będę ściemniać, ale prawda jest taka, że zbliżamy się do tego momentu w roku, w którym zaczną się nasze świąteczne przygotowania, na które już się wspólnie z Wami cieszę. Uspokajam, jak co roku świąteczne odcinki będą i to jeszcze lepsze niż do tej pory, dlatego że niezależnie od tych wszystkich, które zrealizuję dla Was tradycyjnie w Polsce, w polskich marketach, to zrobimy też fantastyczne odcinki świąteczne z Włoch, gdzie będziecie mogli zobaczyć na przykład takie bardzo popularne tutaj Mercatini di Natale, czyli rozpoczynające się z początkiem grudnia świąteczne ryneczki wypełnione wspaniałymi inspiracjami na święta. Mam nadzieję trochę tych inspiracji przemycić do Was w tym roku, więc zapewniam, świąt nie zabraknie. Dziękuję Wam przepięknie za ten kolejny odcinek z włoskiej serii. No i od kolejnego tygodnia ruszamy już powolutku ze świątecznymi przygotowaniami. Powolutku, bez pośpiechu, na spokoju, ale żeby zdążyć się i zainspirować, i znaleźć, i przygotować, tak żeby na te święta było naprawdę super. Dziękuję Wam pięknie za kolejny odcinek. Muszę lecieć do przedszkola, po Roberta. Dobra, mnie się wydaje, że to jest tu ta lokalizacja, więc postawię sobie kamyczek i zobaczymy, czy to tu. No dobra, to jak to teraz zrobić, żeby jasność była na mnie? Bez człowieka, jak to zrobić? Z tego kota to nie widzę, czy mi się świeci, czy mi się nie świeci.
Ale już wyglądam jak Włoszka, co?